Jest 7 września 2024. Znajdujemy się w Niemczech nad jeziorem Menkiner. Jest to moja miejscówka zapasowa, bo tutaj niedaleko obok znajduje się kąpielisko, ale no jest 7 września, pełnia lata, można powiedzieć, wciąż. No i sobota, mnóstwo Niemców, tylko dojeżdżają, jest godzin po 17, więc musiałem sobie tu wykarczować i tu wjadę autem i tu będę biwakował. Niemcy też mają fajne miejscówki, Niemcy też lubią wypoczywać, tylko że oni tam zawsze te reklamówki im dzwonią od szkła, od piwa, także oni tak wypoczywają. A my dzisiaj zaczynamy wyprawę do Szwecji i do Danii i Szwecji. Tydzień Dania, tydzień Szwecja. Ale dzisiejszy odcinek zrobię taki techniczny. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, jak wygląda takie przykładowe przygotowanie się na taką 2-3-tygodniową wyprawę. Zacznijmy od samej koncepcji wyjazdu. Jeżeli jest pomysł na wyjazd, albo jest okoliczność, która nam się przytrafia, że będziemy w jakichś miejscach, to ja zawsze wokół czegoś takiego zaczynam budować sobie legendę mojej wyprawy i łączyć przyjemne z pożytecznym. Jeżeli już gdzieś muszę być, to co ja jeszcze tam w okolicy mogę zobaczyć, gdzie ja mogę biwakować. I żeby efektem jest zawsze takie coś takiego, czyli mam sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, oznaczony dzień i zawsze przynajmniej jedna współrzędna Menkin, tak, nad jeziorem. Inną miejscówkę znalazłem, bo tutaj 300 metrów dalej jest plaża, ale jest no tyle Niemców, że nie mógłbym materiału nagrywać, więc, ale musi być jakaś miejscówka. Jutro wiem, że muszę dojechać do Lembeck na parking. Później będę wiata w okolicach Hikast. I to, jak to takie miejsce sobie wymyśleć? Google Maps, parkingi, jakieś takie, przeglądamy teren i w formie normalnej mapy zwykłej, i w formie zwykłej mapy, i w formie mapy terenowej nakładamy. I do tego ja jeszcze używam OpenStreetMaps, nakładam sobie różne POI, czyli Point of Interest, ogniska, wiaty biwakowe, parkingi, jakieś w okolicach jezior. Zawsze sprawdzam sobie też na satelicie, jaki jest dojazd. I na tej podstawie buduję sobie na każdy dzień, gdzie chcę dojechać. Czy zawsze tak musi być? Nie musi być. Ale jest poczucie bezpieczeństwa, jest poczucie celu. Jak rano odpalam samochód, mam już w nawigacji przynajmniej jakiś cel. Może się okaże później, że pojadę gdzieś indziej, pojadę gdzieś dalej albo bliżej. Ale to już są okoliczności. Zawsze jest takie poczucie bezpieczeństwa i poczucie celu. Dokąd ja dzisiaj jadę, mam już przygotowane, mam wyobraźni, mam przejrzaną mapę, mam to rozpoznane. Jeszcze jest fajna rzecz, że Google ma taką zaletę, że ma te reviews. Że można wejść na miejscówkę, sobie ją kliknąć, jeżeli jest opisana przez kogoś, jeżeli są reviews, czy jest płatna, czy jest darmowa, czy jest fajnie, czy jest niefajnie i tak dalej. A z kolei na OpenStreetMaps mamy, zaletą są POI, że możemy te POI sobie przeglądać. No i jak mamy to trzeba przygotować auto. Tak? W moim przypadku, jak wygląda przygotowanie auta? Zasada jest taka: 8-10 tysięcy kilometrów i trzeba wszystko wymienić. Filtry i olej, tak? Więc ja ostatnio miałem przejechane 9 właśnie już tysięcy, więc przed tym wyjazdem do Niemcy, Szwecja, Dania, Niemcy, Dania, Szwecja, wymieniłem olej, wymieniłem filtr oleju, wiadomo, filtr paliwa, filtr powietrza i filtr przeciwpyłkowy, tak? Wszystko, co mogę eksploatacyjnie, i w pliku zanotowane, kiedy to było zrobione. Reszta
utrzymujemy na bieżąco auto. Coś jest nie tak, naprawiamy, więc nie ma tak, że przed wyjazdem ja teraz muszę coś naprawiać. Bo ja, zasada jest taka, jak coś zidentyfikujesz, od razu musisz naprawić. Jeżeli zadzwoni do ciebie kolega, jedź ze mną w Pamir, to ty wiesz, że jutro pakujesz się, jutro jedziesz. Jedź ze mną do Mongolii, odpalasz, jedziesz. Jedź ze mną na Bajkał, jedziesz. Musi być taka zasada z samochodem terenowym, wyprawowym. On ma być cały czas przygotowany i ma być na ruchu. Chyba że coś rozpoznamy i to od razu naprawiamy, no to wtedy przez jakiś czas nie jest. Ale nie może być tak, że mam jakiś problem, ja się z nim bujam przez pół roku. Nie robię go, tak? Nie olewam. Nie może tak być. Auto ma być gotowe. Następna rzecz, wyposażenie wnętrza. W moim przypadku zawsze, żeby mi była pod ręką apteczka. Tu mam taką jeszcze dawkę adrenaliny, czyli... Tak, dawka adrenaliny, gdybym tam kogoś miał ratować, komuś nogę by urwało, to żeby mu ten ból zmniejszyć, to można wsiknąć. Gaśnica, no i tu mam okulary przyciemniane. I to wszystko. Później, tak, w środku. Tutaj, to już sobie wypraktykowałem w obu autach, że to nie może być tam gdzieś na szybie, bo tu tam w terenie lata odpada. Musi być na stałe zrobiony jakiś uchwyt. Uchwyt, tu mam... No zobaczcie, jest taki włącznik. Teraz wyłączyłem, tak? Mam tak rozwiązane, fajnie, że mogę mieć USB nawet na postoju. To działa, a chcę wyłączyć to z przycisku. Wyłączam, tu podpinam. Tak i ładuję, jeżeli jest podpięte. To jeżeli chodzi o tutaj telefon. Tu wiadomo, tu jest na okulary normalne. Tutaj dwie kamery. Później mamy radiotelefon. Radiotelefon głównie używam do jazdy w konwoju. Ale nawet na wyjazdy solowe biorę, no bo zawsze jakiś doomsday może się zdarzyć, a to jest jedyna szansa, żeby się ze służbami porozumieć. Później mam tak, tu mam dwie wody. One są tak zrobione, że tak sobie to dopasowałem, że one bardzo ciasno siedzą i tu tak schodzi. Że jest, nie przeszkadza, tak? Jest prawie na równo. Czyli 0,7 i 0,7, 1,5 litra wody prawie. Tu jakieś takie tam żel do rąk, jakiś tam taka drobnica tutaj do ust. Później mamy tak, później jest drugi uchwyt dla pasażera, który może sobie też, jak jedzie, to żeby miał gdzie telefon położyć. I to tyle, jeżeli chodzi o... No tutaj już jakieś takie... Drugi telefon, na przykład tutaj mam zapasowy, gdyby się coś stało, to mam, jest zapasowy telefon. Bo zawsze elektronika może paść, tak? Zawsze się może coś zdarzyć, to jest jakiś tam stary zapasowy telefon. I to wszystko, jeśli chodzi o to tutaj. Teraz co jest tutaj? Tu mam, jadę na 2 tygodnie, to biorę 40 litrów wody pitnej. Z kranikami, tak? Tutaj mamy, tu mam lodówkę. Na tej lodówce, kiedyś tu miałem takie płyty, już tych płyt nie wożę. Śpię, to jest równo, śpię na lodówce. Lodówka musi być pełna, więc ja mam sok Hortex jakiś malinowy, dwa masła, ser, kiełbasa, jogurty, tu mam jakąś sałatkę, mi żona zrobiła, jajka, marchewka, i tam jakieś takie wafelki. No i co potrzebujemy, to sobie tutaj możemy dołożyć, tak? Lodówka jest ustawiona teraz na 0,9, bo za 0,7 za mocno chłodzi, to dałem 0,9. Później tu jest kompresor w tym miejscu, a tam mam wąż do kompresora. Trochę tak jest, może nie jest w jednym miejscu, ale tak mi akurat pasuje. Tu założyłem teraz nowy inwerter, mniejszy, bo on mi tu pasuje. Będę go testował, on ma tylko 120 W, a laptop ma zasilacz 65 W, więc to powinno wytrzymać. Będę testował, ale mam zapasowy jeszcze w szufladach, zaraz go sobie zobaczymy. Potem jest tak, krzesełko. I tutaj później mam już paliwo, tak? Czyli mam, tu już później są baniaki z paliwem, tych baniaków tu jest chyba 5. Czyli razem 100, tam jest trochę więcej w każdym, powiedzmy 110 litrów paliwa na wyjazd. Paliwo kosztuje, nie wiem ile w Niemczech, 7 zł czy ileś tam.
Między złotówkę a 2 zł jest oszczędności, w zależności po ile komu, kto kupuje paliwo. To wychodzi przy 110 litrach, około tam 200 zł można zaoszczędzić, biorąc paliwo. No, ja akurat jestem przyzwyczajony, zawsze paliwo brałem, zawsze jeździłem na wyprawy, no oprócz na Ukrainę i na Rosję, bo tam nie było sensu brać. A tak zawsze biorę, bo no, mam tańsze paliwo. Po co mam płacić więcej? Wolę płacić mniej niż płacić więcej. No to wybieram takie rozwiązania. Niektórzy wolą płacić więcej, ale mieć wygodę, komfort tego, że zajadą po dystrybutor i tankują. A ja wolę mieć komfort, że nie interesuje mnie, gdzie jest gas station. Ja wiem, że mam paliwo. Dla mnie to jest ważniejsze niż... No i to, że oszczędzam i że paliwo nie może długo leżeć. Jak mam paliwo, muszę je używać. Nie mogę kupować z zewnątrz. Stoliczek. Zawsze biorę też sekator i tu mam na kijek, na kiełbaski. No to widzicie, jak tu wykarczowałem ładnie, że samochód wjedzie zaraz. No tu mam jakieś tam ciuchy jeszcze, bo do pracy, na szkolenie, koszulę, coś tam, płaszcz. To jest też fajna, bardzo fajna rzecz, takie coś, że jest u góry też półka na noc. Tutaj prysznic. To tam kiedy indziej pokażę. Tu wiadomo, śmieci. W torbie mam śmieci. Tu mam zawsze, biorę, też sobie wypraktykowałem, 1,5 litra wody do mycia rąk po siuraniu. Lub jeżeli mamy brudne, tak? Bo wyciągać tą bańkę na przykład gdzieś na parkingu i z niej myć ręce po siuraniu, no nie za bardzo, tak? Zawsze taka 1,5 litra wody jest, myjemy. Teraz co na 2 tygodnie na wyprawę? Co warto brać, tak? No to co mamy, każdy to co lubi, albo to co ma. Ja tu mam jakieś z wojska w prezencie, makarony, coś tam, szybko, na szybko można podgrzać, zjeść. Różne puszki, jakaś tam fasolka szparagowa, buraczki. Tu mam te wojskowych konserw pełno, tyrolska, tu jakieś tam wieprzowina w sosie tam. Staram się najlepsze, na jakie mnie stać brać, tak? Czyli gulasz na przykład lubię z Krakusa, to biorę. Tu jakieś tam inne puszki. Nasze polskie wolę jeść. Czasami coś tam zjem za granicą, ale ja nie należę do osób, które muszą jeść w restauracjach. Wolę nasze polskie jeść, więc jem nasze polskie. Ze 2 sosy Łowicza sobie zawsze kupię, albo w Polsce zrobione, może tak powiedzmy. No to jedzenie są różne, tak? Miód zawsze staram się mieć. O, tu mam miód. Tu mam małą patelnię, żeby jakąś taką jajecznicę zrobić czy coś. Tu mam patelenkę. Tu jest, jak widać, jest deska do krojenia, tu jest do patelni. Takie coś. Suchy prowiant, bardzo ważne. Co kto lubi. Dla mnie no rewelacją są te ten susz konferencyjny z tego, w Biedronce, Bacador. Ja lubię orzechy laskowe i rodzynki. Ja to kupuję, tak? Ktoś tam lubi migdały, ktoś lubi coś innego. Warto to brać na wyjazdy. Później tak, no kuchenka, każdy też jakąś tam ma swoją, jakiej używa. Ja używam Fire Maple X FMS X2, czyli wersja druga. Wersja pierwsza była, potem druga jest taka najlepsza, kompletna, taka, no ma wszystko co potrzeba. Potem wprowadzili wersję trzecią, trochę mniejszą, tam mniejszy kartusz znowu chyba trzeba dać. I zrobili wersję czwartą, tam ona się nazywa Polaris. To jest praktycznie takie coś jak to. Czyli to jest najlepsze i to polecam. Dwójkę nie przepłacać za żadne inne. I teraz kartusze. Z kartuszami, jeżeli ktoś używa kartuszy na gwint, są tylko jedne. Nie ma innych kartuszy. Są tylko, jest jeden rodzaj kartuszy na gwint. Zresztą nie pamiętam ten gwint 7/16, czy tam, ile to ma. W każdym bądź razie widzicie, ten jest już stary, ja go eksploatuję już, no nie wiem, z 5 lat tej firmy Mewa i to jest już ostatni raz, już je wyrzucę. I teraz sobie kupiłem te i będę, to są jakieś niby niemieckie, ale Just Camp, 230 gramów. Tak, widać, że ten jest nowy, jeszcze nie używany nigdy. A ten jest używany wiele razy. I teraz jest ważne, jak się kupuje do kuchenki, jaką macie, to nie każdy butla w internecie 230 gramów to wejdzie, bo na przykład zobaczcie, jaka jest różnica między tą a tą. O, jedna w drugą wchodzi,
A ta jest z kolei trochę wyższa niż ta. I już ona by już tutaj nam nie pasowała, ani do stojaczka, ani do niczego. Także jak do FMS X2, to na pewno ta Mewa czeska pasuje. I na pewno pasuje ten niemiecki Just Camp. Na tych. A tu mam jeszcze zawsze na wypadek wojny, z takich sytuacji awaryjnej, nieprzewidzianej, gdybym musiał gdzieś tam na dłużej gdzieś został, to mam jeszcze taki Jet Boila, pół litra, czy tam pół kilograma tego gazu tutaj jest. Generalnie on ma tu być, jest nieużywany, to jest ubezpieczenie. Tak jak kupujesz ubezpieczenie, jedziesz za granicę, kupujesz i przegrywasz zakład, nic się nie stało, przegrałeś zakład. Tak samo ja tutaj kupiłem, nie używam, może nigdy nie użyję, przegram zakład, ale mam poczucie bezpieczeństwa. Także tak, tutaj, wiadomo, tu mam kawę, kawa musi być, dwa kubki zawsze wożę, jak jest jakiś gość, to jakieś takie, tam tego nie jem, ale makaron, tutaj coś, tak, co tu jeszcze, żeby wam pokazać, jakieś cukierki, to też tam dla dzieci, raczej niż nie dla mnie, tu mam jakieś, albo z wojska, albo z McDonalda, jakieś sosy jak zostaną, to też tam się bierze, to zawsze biorę, suchary wojskowe, jakieś tam różne, to może leżeć, tak, coś się stanie, no tutaj batony jakieś z wojska, o, to takie rzeczy, tu zawsze zestaw i tu mam do tego, też to wyrzucę już chyba, to mi nie pasuje, a to może będę używał wtedy do rozpalania ogniska i zestaw sztućców, tak wygląda to i tu mam zestaw kawa, herbata, sól, jakieś różne herbaty zawsze gdzieś tam w hotelach jak nocuję, tam staram się takie najlepsze sobie zostawiać na wyjazdy. O, tak to wygląda, jeżeli chodzi o to. No i to oczywiście w lodówce są jajka, no to jajka też jako obiad mogą służyć. Także jest banana, zjem, woda, jeszcze będę pił. Tu mamy solar 13,8 bateria, czy jest naładowana. Już nie ładuje w ogóle, 30 stopni. Tu sobie założyłem ostatnio takie rozłączenie, żeby móc, bo to powinno być, tego nie miałem, a powinno być zawsze, żeby panele móc wyłączyć jednym ruchem. Od baterii, jak chcemy odpiąć, to tutaj bardzo łatwo. To wypiąć, a to tutaj hyc, no i mamy rozłączone. Dobrze, tu zawsze wiadomo, papier toaletowy i jakieś przeciwbólowe coś musi być, bo czasami głowa boli. Tutaj wożę całe moje ręczniki, mam trzy ręczniki, duży, średni, mały, no i przybory toaletowe. A tutaj mam ładowarkę, to jest sieciowa ładowarka, 120 W, tu mam 65 W powerbank, jakieś tam pierdoły takie jeszcze, i tutaj jest latarka jedna, tam jest latarka druga na zagłówku i latarka trzecia. Latarek musi być dużo, czyli widzicie, ja mam co najmniej 4, 3 czołówki i jedna taka latarenka ogólna. Za flagę Polski warto też wozić, warto mieć, promować nasz kraj. No i to tak to wygląda. Tak wygląda z góry. No i własne jakieś tam ciuchy i tam jest torba z ciuchami i pod spodem znajduje się jeszcze trochę wody i mam jakieś tam różne buty w zależności od okoliczności. Tutaj tu jest woda i w tej Wikei mam buty, a tu są akumulatory, tam jakieś jeszcze inne rzeczy są, siekierka, jakieś tam kijki, taka drobnica, wszystkich, bo nie będę zdradzał. Także tak wygląda przygotowanie pod względem GPS-u, pod względem samochód na wyprawy musi być zawsze gotowy, nie czekamy na aż się jakiś wyjazd zdarzy, wszystko na bieżąco ma być przygotowane, że jutro odpalacie, jedziecie na koniec świata. I warto mieć przygotowane też jedzenie albo swój przynajmniej taki zestaw, że szybko możecie kuchenka, jakieś jedzenie, które lubicie,
kubki, łyżki, wszystko, żeby tego czegoś nie zapomnieć. Ja to staram się wszystko mieć zawsze w samochodzie, żeby nie wypakowywać. Dlatego jak mam dwa takie auta, to robię dwa komplety. Bo nieraz mi się zdarzyło, a tu coś, a tu, a myślałem, że w tym mam, a nie miałem. Także tak, pogoda piękna. Niemcy się bardzo fajnie dzisiaj zarekomendowały. Zaraz tu wjedziemy i tu będę stał, tam sobie rozłożę może stoliczek czy krzesełko, jeszcze zobaczę. Waszka sobie zaparkowała. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Bonus, można powiedzieć. Tutaj wyjąłem, tu zawsze też staram się brać klucz do kół, tak? Większa bateria, żeby na dłużej wystarczyło. I sobie tam jedzie pod fotelem. To mam jeszcze też rumpek, się sobie kupiłem, coś takiego. To jest chyba było oryginalnie na poduszkę, żeby się wietrzyła. A ja to używam do, jak mam ciuchy, tak? Znoszone, coś tam do prania. Żeby nie było stęchłe, to wkładam się sobie do takiej siateczki. Brudne ciuchy gdzieś tam z przodu. Tam gdzie nogi pasażera są, tam to jeździ. Movement, sobie takie coś tutaj prymitywnie, na sznureczku. A zawsze był problem z tym, i tu taka osłona przed kurzem. To jak chcemy użyć, to odpinamy sobie tutaj tego troka i możemy używać. I teraz tu jeszcze co jest, tak? Zawsze zapas wody. Wolę naszą polską, niż tam jakąś kupować niemiecką. Chleb na wyjazd, to nasz taki wiejski, tradycyjny. Jakieś tam ze dwie cebulki się trafiły. Będzie do jajecznicy, bananki. I teraz tak, tutaj pod wodą jest skrzynka. Tu są wszystkie moje narzędzia, główne, najważniejsze narzędzia, komplet. To się nazywa Work Pro, ale są różne. Royo, czy tam Koyo, czy jakieś tam inne te firmy są. Ryobi. W każdym aucie mam taką walizkę. Warto brać termos, chociaż jest ciepło, ale no tak, termos warto mieć w samochodzie. Tu jest zapasowy inwerter, jakby coś się stało, to widzicie, tu jest gniazdo, gdziekolwiek mogę go wpiąć, tak? I laptopa podpiąć. I teraz kolejna rzecz taka fajna, którą też polecam, to jest poszukać sobie w lumpeksach. Takie coś kosztuje 3 zł na przykład, taka saszetka. I wtedy widzicie, co macie. Macie wszystko taki organizer, jakby można powiedzieć. Szukacie czegoś, aha, patrzycie, nie musicie odgmerać. Odwrócicie, co tu jest, to. Tutaj, proszę bardzo, tu mam jakieś coś takiego i tu widać, że jeszcze jest miejsca, tu można dużo rzeczy napchać, tak? Ale jakiś multimetr i jakieś znowu do te pasy, żeby coś przytroczyć. I dużo miejsca, tak? Tutaj widzimy, mamy łożysko, tam jest krzyżak, tu jest do odkręcania łożysk, nożyczki, jakaś tam taśma, tam jest drugie łożysko mniejsze. Także takie podstawowe rzeczy. Później tutaj młotek jakiś jest, tu jakiś zestaw znowu wojskowy, żeby coś ognisko rozpalić tam. Tutaj mam do mycia, może to wyjmę. To rozpakujemy. Tu jest lampa. Do tego się przyzwyczaiłem, to też polecam każdemu. To jest rewelacja. Gdzieś śpicie w nocy, taką lampkę sobie przy samochodzie zapalacie gdzieś, żeby świeciło. Tu mam zapasowe żarówki do samochodu, bezpieczniki, takie rzeczy, tu też jakaś taśma. Tu mam jakąś płachtę biwakową jeszcze, zapasową, gdybym chciał jakiś sobie naszek skonstruować. To jest to. No i to wiaderko. Ona ma tutaj rączkę. Ono służy do kąpieli, tak? Tu zawsze nalewam wody sobie ciepłej. Wkładam pompkę. Pompka jest tu schowana. Pompkę wkładam i to mi pompuje z tego. I zaletą jest właśnie to, że można schować. I zaletą jest to, że jest dziubek, że można nalać dokładnie, co się chce. I zaletą jest to, że widać
pojemność. Chowamy jedno w drugie i próbujemy to zamknąć. Dobra, i teraz jeszcze tutaj, tu jeszcze zobaczmy, co my tu mamy. Tu mam jeszcze też jakieś pierdoły różne, ale widzicie, już trzeba otworzyć. Nie widać, co jest w środku. Takie coś jest lepsze niż jakieś tam skrzyneczki. Pierdoły, jakieś tam trochę silikonu, K2, coś tam. Takie tam drobnica, tak? Tutaj mam rzeczy do ogniska. Drewienko, gdyby było mokro, deszcz padał, gdzieś tam coś jest. I trochę paliwka, zapałki. Takie rzeczy. I na koniec jeszcze pokażę Wam coś też bardzo fajnego. Posłuży do, jakby na, też jest ubezpieczenie, tak? Tu chodzi o to, że lepiej ten zakład przegrać, żeby nigdy tego nie użyć. I w to, i przegrać tam sobie, nie wiem, 100 zł czy ileś, że się okaże to niepotrzebne. Ale ja mam tak, zawsze kilka tych wentyli sobie wożę do wyciągania, do łatania dziury, tak? Taki zestawik. Także tak to wygląda moje przygotowanie na wyjazd.